pytanie, czy dobrze rozumieją nasi widzowie, że uważacie, że ta pomoc, która obecnie jest dostarczana przez państwo i te rozwiązania, które są przez państwa dostarczane, są pozorowane, są niewystarczające? Na pewno są niewystarczające i mówimy o zapowiedzianych i jeszcze niedookreślonych rozwiązaniach, więc to dopiero się okaże. Ale to, co do nas dochodzi, jest nie tylko niewystarczające, a nawet niebezpieczne. Bo to, co do nas dochodzi, to, że w ramach tego pakietu antykryzysowego, podobnie jak to przy wielu poprzednich kryzysach miało miejsce, rząd planuje atak na prawa pracownicze. To znaczy, że z jednej strony ma pozwolić pracodawcom na radykalne cięcia pensji bez uzgodnienia albo z fikcyjnymi uzgodnieniami z pracownikami. Jest takie, tam w tych planowanych rozwiązaniach jest coś takiego, że niby ma być negocjacja z reprezentacją pracowniczą, ale ona ma trwać 48 godzin. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, to decyduje pracodawca. Czyli faktycznie decyduje pracodawca tylko po 48 godzinach. Tak, czyli musi odczekać i sobie zadecyduje za 2 dni. Dlaczego to jest niebezpieczne? Pomijając fakt, że to jest po prostu atak na prawa pracownicze, to jeszcze, jeżeli kogoś to akurat nie przekonuje, no to to jest naprawdę bardzo niebezpieczne dla polskiej gospodarki, bo jeżeli my w kryzysie zaczniemy ciąć pensje pracowników, to my się z niego nigdy nie wygrzebiemy, bo te zakłady produkcyjne, te hotele, te kawiarnie kiedyś wznowią działalność. Jak się okaże, że wtedy one wznowiły działalność, ale nie ma już nikogo, kogo by było stać, żeby z nich korzystać, to gospodarka nie powstanie. Znaczy my mówimy to, że oczywiście stoimy w interesie pracowników i będziemy bronić tego, żeby pensje pracownicze nie spadły w kryzysie, ale mówimy coś więcej, że cięcia pensji w kryzysie to jest przepis na katastrofę gospodarczą i na to nie możemy się zgodzić. Tak? Ale jako lewica mówimy coś jeszcze, to znaczy jako lewica mówimy także, że ten kryzys spowodowany koronawirusem może być doskonałą okazją właśnie nie do tego, żeby dzisiaj zmniejszać prawa pracownicze, żeby je jeszcze bardziej degenerować, tylko mogą być dzisiaj ścieżką do tego, żeby wzmacniać prawa pracownicze. I wydaje mi się, że to jest ta podstawowa inna narracja niż ta, którą dzisiaj stosują rządzący. I to jest bardzo ważne, co mówisz w tym momencie, chociażby w kwestii śmieciówek. Znaczy ten kryzys jak gdyby obnaża słabości i błędy naszego państwa. I nagle się okazuje, że te 3 miliony osób jest pozbawione ich podstawowych praw, bo teraz nie mają elementarnego bezpieczeństwa życiowego, tak, w warunkach kryzysu, to widać jeszcze bardziej. I to jest moment, żebyśmy nie zapomnieli o tym, jeżeli ta epidemia jakoś się skończy niebawem, miejmy nadzieję, żebyśmy nie zapomnieli o tym i raz na zawsze skończyli z umowami śmieciowymi w Polsce, bo to jest coś, czego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił. Druga rzecz, o której musimy pamiętać, bo to jest chociażby kwestia Amazona, tak, to jest firma, która cały czas pracuje. Wielkie magazyny, w których spotykają się setki osób i one pracują na majątek najbogatszego faceta na świecie. Jeff Bezos jest najbogatszym facetem na świecie. On każe tym ludziom pracować z narażeniem życia. Kiedy nie było kryzysu, to wszystkie zyski szły do jego kieszeni, a teraz jest, kiedy jest kryzys, to on odmawia, żeby zapłacić za te koszty, które są, tak? Jeff Bezos nawet posunął się do tego, że w tym momencie on ogłasza taką akcję charytatywną, żeby ludzie wpłacali i pomogli jego pracownikom. No nie, musimy o tym pamiętać też, jak kryzys się skończy. Jeżeli ktoś czerpie zyski w czasach prosperity, to jego odpowiedzialnością jest, żeby ponieść koszty w czasach kryzysu. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, ale na pewno dotyczy tych, które mają tak ogromny majątek jak Amazon. I o tym też warto pamiętać także po kryzysie.